Witam wszystkich, a niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze, o dziewica, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zapalamy lampkę jako znak żywej obecności Boga wśród nas. Oto lampka zapalona. Dziś kontynuujemy rekolekcje o 3-dniowe. Trzeci dzień rekolekcji wielkopostnych. A dla internautów w internecie poświęcone o modlitwie zdrowaś o Maryję. Pierwszego dnia to mówiłem o znaku, o imieniu Pańskim. Te pozdrowienie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego to jest otwarcie kanału na rozmowę z Bogiem Ojcem. A kolejnego dnia żeśmy zajmowali się modlitwą Pańską. Ojcze nasz, który jesteś w niebie. I mówiłem, jak wiele treści jest w tej krótkiej o modlitwie, że my powinniśmy ciągle wgłębiać się i dojrzewać, rosnąć do Boga Ojca. Właśnie przez to wspaniałą modlitwę, którą nam sam Bóg opodyktował i nakazał do dostosowania każdego dnia. Tam jest taki zwrot: chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Czyli wolę Ojca Przedwiecznego mam wykonywać każdego dnia. I dzisiaj zaczniemy się zajmować inną modlitwą, którą rozpoczął anioł Gabriel, gdy zwiastował Najświętszej Pannie Maryi w Nazarecie, że porodzi swego boskiego Syna, a Jezusa Chrystusa. I na tym bym chciał się dzisiaj skupić, tego ostatniego dnia tych 3-dniowych rekolekcji. I zaczynamy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Żeśmy zaczęli od znaku krzyża, od wymienienia najświętszych imion osób Trójcy, obce najświętszej. I teraz odmówię Ojcze nasz i potem zdrowaś o Maryjo, wolno odmówię i potem będę komentował. Ja mam obraz Boga Ojca tutaj z przodu, ale ze względu na to, że bracia i siostry też patrzą, to razem z wami wspólnie
Tutaj mam obraz, ikonę Boga Ojca, razem się modlimy. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. I teraz o modlitwa zdrowaś. O Mario, tato mam o figurkę Matki Najświętszej i właśnie obraz Matki Najświętszej. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Odmówiłem te główne, a dwie modlitwy najczęściej używane. I teraz przejdę do modlitwy zdrowaś o Maryjo. Zdrowaś inaczej, bądź pozdrowiona. O wymienione imię, bądź pozdrowiona. O Maryjo, pozdrawiam Ciebie. O Maryjo, Miriam, ja myślę, te różne. Ale po polsku, Maryjo. To jeszcze nic nie widzimy. Zdrowaś, Maryjo. Pozdrawiam się siebie. I jakąśkolwiek osobę. Pozdrowienie. Witam, pozdrawiam. Ale zaraz już się zaczyna. Łaski pełna. Kto to jest? A co to za osoba? Łaski pełna jest. I Pan jest z nią. Bóg jest z nią. Łaski pełna, Bóg z nią. To nie każdy ma takie przywileje. O, błogosławionaś Ty między niewiastami, a wyróżniona
między niewiastami, jak ich specjalne wyróżnienie Matki Najświętszej. I jeszcze jedno, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. No to już jest pełna identyfikacja, bo Jezus, Chrystus jest tylko jeden i Jego Matka jest tylko jedna, Maryja z Nazaretu. Owoc żywota od Twojego, czyli Maryja jest Matką Pana Jezusa, a jej Syn ma imię Jezus. Pan jest z nią. Łaski pełna. Co to za osoba? Właśnie. Wyjątkowa. Nikt, a do nikogo tak się nie modlimy. To tylko do niej. A po Bogu Ojcu właśnie druga modlitwa. Już w innym stylu, nie tak jak do Boga Ojca, tylko do Matki Najświętszej i inaczej się modlimy. I tu jest taka część, taka bym powiedział, identyfikacyjna Matki Najświętszej, kim ona jest. I potem jest takie zwrócenie się do niej już. Święta Maryjo, Matko Boża. Już jest określenie właśnie, że to ona jest Matką Bożą. Módl się za nami, grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. O ile w modlitwie do Boga Ojca były te stwierdzenia takie, święć się imię Twoje, któryś jest w niebie, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Daj nam dzisiaj chleba naszego powszedniego, odpuść nam nasze winy, nie wódź nas na pokuszenie. Zbaw nas ode złego. Gdy tam są takie określniki, takie które wymagają od tego człowieka, który wymaga tą modlitwę, tak naprawdę, głęboko z serca, z duszy, głębokiego zastanowienia, kontemplowania, świadomości, z kim rozmawia, przykro z świętym Bogiem, jakim ja tonem mogę wymawiać takie słowa, jaką o miłością, do kogo. To tutaj
A w modlitwie do Matki Bożej nie ma tych takich zwrotów, takich, tylko są takie stwierdzenia stanu istniejącego, że łaski jest pełna, Pan jest Tobą, a że błogosławiona jesteś między niewiastami, że błogosławiony owoc jest żywota od Twojego, który ma na imię Jezus. I potem jest te pokorne, a zwrócenie się jak do Matki. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Teraz, w tej chwili, gdy wymawiamy, ale szczególny nacisk na tę chwilę naszej śmierci, na ten bardzo niebezpieczny okres naszego życia, koniec życia, gdy szatan walczy o duszę. I stąd teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zwrócę tu uwagę na liczbę mnogą. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Nami, naszej śmierci. Nie, módl się za mnie grzesznym, teraz i w godzinę śmierci mojej. Amen. A tylko liczba mnoga jest. Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A tą modlitwą ogarniamy wszystkie. To jest taka modlitwa wstawiennicza właśnie, że ogarniamy wszystkie. A jak z modlitwą o Boga Ojca? O ile w tym pierwszym fragmencie to zwracamy się do Boga Ojca, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. To teraz od tego momentu, gdy czytam, pojawia się właśnie liczba mnoga. Chleba naszego powszedniego daj nam, a nie mi, a tylko nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Liczba mnoga, jedna i druga, jest modlitwą wstawienniczą. A modlimy się i za siebie, i za innych.
jedna i druga modlitwa ma moc właśnie o wstawiać się za innymi. I dlaczego ważne są te modlitwy? Bo one wchodzą w skład różańca świętego, o który tak prosi Matka Najświętsza. Prosi, błaga nas o różańca, o odmawianie różańca. I ten sam różaniec jest używany w gorące, a do Miłosierdzia Bożego, gdzie jest odmawiane Ojcze nasz, zdrowaś Maryjo, wierzę w Boga Ojca, i potem Ojcze przedwieczny, ofiaruje Ci ciało i krew, i potem a dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas, i podobnie jak różaniec powtarzam. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Znów jest liczba mnoga, też jest ta modlitwa wstawienia. I też Pan Jezus prosi o odmawianie. Zwłaszcza w różnych takich trudnych sytuacjach. Właśnie o koronka do Miłosierdzia Bożego. Czy o nowenna a do Miłosierdzia Bożego, też o dziewięciodniowa, a przez dziewięć dni o czym modlimy się właśnie na różańcu, odmawiając o koronkę a do Miłosierdzia Bożego, a przez dziewięć dni po modlitwie wstępnej. Gdy tam na każdy dzień, a Pan Jezus podyktował siostrze Faustynie modlitwę na każdy dzień. Na przykład w piątek to za samą ludzkość, a w sobotę pierwszą i za kapłanów i tak dalej. Czyli jest to sposób modlitwy o Kościoła uświęcony, utrwalony. On się nie zmieni. Już nie będzie innych modlitw Ojcze nasz, bo Pan Jezus podyktował raz na zawsze. O modlitwa zdrowaś o Maryjo, Anioł raz objawił Matce Najświętszej, że oporodzi syna i nada mu imię Jezus. Raz na zawsze. Jeszcze nic nie zmieni. Jak będzie długo istniał świat, tak wciąż będziemy te dwie modlitwy odmawiali. Nie tylko tu, ale i dzisiaj wszyscy modlą się, a na pewno tymi samymi słowami, i święci w niebie też przecież wielbią Boga, a przez modlitwę śpiewa. Możemy też pamiętać, że ktoś powiedział, że jak śpiewamy, to się dwa razy modlimy. I to, to ma jakąś wartość właśnie, że śpiewamy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święte imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. I śpiew daje to, że my się nie możemy śpieszyć. Bo śpiew nam narzuca rytm, tempo,
I nie możemy szybciej. Tylko musimy dostosować się. A podobnie też z modlitwą zdrowaś o Mario. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Gdy na przykład odmawiamy w różnych językach, i na przykład nie dziesiątki, tylko piątki, czy dwójki, dziesiątek, czy co jedna, a dziesiątka, no to inny język, a to możemy sobie zmieniać o 12 na przykład. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Raduj się, Maria, Gospod Taboju, błogosławiona Ty między żonami. A czy jeszcze inaczej, Hail Mary i tak dalej. O, można mówić, więc ta modlitwa, to nie może być, nie musi być taka jednostajna, taka bezbarwna, że można nadać jej piękno, a koloryt, właściwie tempo, zrozumienie, treści. I do kogo? Właśnie, patrząc na Matkę Najświętszą, na Ojca, a naszego, a który jest w niebie, jeśli nie ma obrazu o Boga Ojca, to pamiętajmy o tym, że Bóg Ojciec, no to mówił nam, że przychodzi przez krzyż albo przez Najświętszą Eucharystię. Gdy jesteśmy na przykład w kościele, a nie ma wystawionego Najświętszego sakramentu, ale jest tabernakulum, gdzie się pali wieczna lampka, a to możemy patrzeć się właśnie i tam jest Bóg Ojciec obecne przy Najświętszej hostii, ciało i krew, dusza i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, a Jezusa Chrystusa, a jak pamiętamy, to anioł w Fatimie uczył pastuszków, żeby wypowiadać słowa Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu i Duchu Święty, wielbię Cię w głębi duszy i ofiarowuję Ci drogocenne ciało, krew, duszę i bóstwo naszego Pana, a Jezusa Chrystusa, obecnego we wszystkich tabernakulach na całej ziemi, jako zadośćuczynienie za obrażającego zniewagi, świętokradztwa i obojętność. Więc Bóg Ojciec jest zawsze tam, gdzie jest. A Jego Syn, Jezus Chrystus, Pan Jezus na to mówi, a przecież i to ile razy. Ojciec i ja jedno jesteś. A nie możemy rozdzielać Trójcy, te trzy
palce, obrazujące trzy oddzielne osoby boskie, w Trójcy Obcej Najświętszej, są zawsze złączone razem. Zawsze są razem. I Trójca Obcej Najświętsza mieszka w każdym z nas, jeśli jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, karmimy się przenajświętszym ciałem i krwią Pana naszego, a Jezusa a Chrystusa, to Trójca Przenajświętsza mieszka w nas, a jesteśmy przebóstwieni. I nasza modlitwa, gdy jesteśmy właśnie w takim stanie, to ma inną inny sens dla nas. Bo my głębiej obchodzimy w modlitwę, a wchodzimy głębiej. W kontakt z Bogiem. Ktoś się zapyta, a dlaczego? Bardzo prosto. Czy dziecko, jak zawini, to patrzy mamie w oczy? Czy ojcu? Jak coś skłamie, czy tam ma coś do ukrywania? Mówi się, kłamie w żywe oczy. Ale coś w tym jest. I tak samo, jak my zgrzeszymy względem Boga, to nam jest trudniej patrzeć w oczy naszego najdroższego Pana Jezusa, boskie oblicze Pana Jezusa, i nam jest trudniej patrzeć. To już jest inne nasze spojrzenie. Nas, bo jesteśmy w grzechu. Inne jest nasze spojrzenie, gdy wracamy z Kościoła po spowiedzi świętej, po komunii świętej, lekcji, o radości, rozradowani, szczęśliwi, bo mamy Pana Jezusa w sercu. I to od razu widać, że inaczej patrzymy w boskie oblicze Pana Jezusa. I podobnie z Matką Najświętszą. Inaczej patrzymy na Matkę Najświętszą, jak coś przeskrobiamy, a inaczej patrzymy, ja jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, pracujemy dla niej, czas jej poświęcamy, a to się wyczuwa wszystko, jest ten kontakt z Bogiem. I to wszystko żyje, gra. To jest prawdziwe, a to cię doświadcza, a codziennie. I taka ważna jest ta modlitwa, bo ona nam ciągle
przypomina, a co najważniejsze, Bóg Ojciec, a skierowanie wzroku na Boga Ojca, od tego się wszystko zaczyna. Skierowanie wzroku na Matkę Najświętszą, bo mama, nie ma jak mama, najdroższa nasza mama. Każde dziecko to wie i dorosłe dziecko też. Choćby mama ziemska już dawno odeszła, to nasza mama niebieska jest dalej przy nas. Opiekuje się nami, pilnuje nas, wspomaga nas i wspiera nas. Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Przez te rekolekcje właśnie te trzydniowe, to chciałbym właśnie na nas wszystkich, no bo my się razem uczymy, a wszyscy. Ja też pierwszy raz i niektóre rzeczy poruszyłem, a to tak mi to wszystko wychodzi. I ja nie wiem jak, no, ale to się dzieje. To. I może się bracia, no i siostry to, to stwierdzić, że jak ważna jest właśnie nasza modlitwa. Bracia i siostry, my się musimy modlić. Człowiek, który się nie modli, czyli nie rozmawia z Bogiem, Ojcem, a nie rozmawia z mamą, a z matką, a najświętszą, jest zdany na szatana, na demonu. Jest bezsilną, jest bezwolną ofiarą demonów. My się musimy modlić. Musimy się wciąż przyznawać do Boga Ojca i do Matki Najświętszej. Stale musimy, a codziennie, jak najczęściej. Matka Najświętsza w swoich objawieniach i na przykład w Medjugorju to uczy nas. Mamy się tak modlić, tak długo modlić, aż modlitwa będzie naszą radością. Bez przerwy. Ciągle kontakt z Bogiem, kontakt z Matką Najświętszą. Zaczynamy od tych dwóch modlitw. Tym pozdrowieniem. Na początku wezwaniem imienia Bożego i potem już pójdzie, no bo różaniec to jest powtarzanie tego, koronka Bożego też rozpoczyna się od Ojca na zdrowaś Maryjo i potem idzie. I to jest takie ważne, ważne. I świadectwa są, jaka jest potęga tych modlitw do Boga Ojca i do Matki Najświętszej. A zaufajmy Bogu Ojcu. Zaufajmy Matce Najświętszej i żyjmy w spokoju i w radości.
I jeżeli trwamy na modlitwie, to możemy być pewni, że Matka Najświętsza nas nie opuści. A nie tylko teraz, ale i w godzinę naszej śmierci. Na tym końcu, choć jest to okres o Wielkopostne, zwrócenie uwagi na drogę krzyżową, na krzyż, ale i na modlitwę, jako na rozmowę z Bogiem, z Matką Najświętszą, a ze świętymi. Pamiętajmy też o świętym Józefie. I jak Bóg Ojciec, to pamiętamy też o Trójcy, o Psy Najświętszej. I zakończę jeszcze tą jedną o modlitwę, a jedną króciuteńką o modlitwą i na tym skończę. A ta jeszcze jedna krótka modlitwa to chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, a na wieki wieków. Amen. O, jeszcze raz powtórzę. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, a na wieki wieków. Amen. I jeszcze raz. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. I to wszystko. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze, i Dziewica. I zamykamy to wszystko, tak jak żeśmy rozpoczęli. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze, o Dziewica.